Wszystkim dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku na moim kanale i dzisiaj zapraszam Was na chyba najbardziej wyczekiwany filmik, czyli na haul wyprzedażowy. Dzisiaj pokażę Wam właśnie, co udało mi się fajnego kupić. Głównie są to rzeczy z sieciówek, kilka rzeczy ze stron internetowych, ale mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodoba. Koniecznie dajcie łapkę w górę, a jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie to zróbcie. Zapraszam do oglądania. Zacznę od butów, ponieważ mam tylko jedną parę i są to buty z czasnabuty.pl. Są to buty, które pokazywałam Wam już na moim Instagramie, na moim Instastory. Te z Was, które mnie obserwują, wiedzą, o których butach mówię, więc jeżeli chcecie być na bieżąco z fajnymi promocjami, z tym, co się u mnie dzieje, to koniecznie właśnie zaobserwujcie mnie na Instagramie. Co do butów, są to jedyne w swoim rodzaju czarne workery. Tak jak widzicie, wyróżnia je to, że są one zdobione takimi czarnymi cyrkoniami. Wygląda to po prostu przepięknie. Zobaczcie, jak one się cudownie mienią. Dodatkowo tutaj jeszcze na obcasie mamy takie srebrne cyrkonie. Dla sroczek jest to opcja idealna. Ja uwielbiam, jak się coś błyszczy, jak coś w mojej stylizacji się dzieje, więc dla mnie te buty są po prostu perfekcyjne. Zresztą wielu z Was te buty się spodobały, wysyłałyście mi już wiadomości, zdjęcia, że te buty są już z Wami, że je dzięki mojemu poleceniu kupiłyście, za co bardzo się cieszę. Cena ich na stronie czasnabuty.pl to 59,99. Uważam, że to są naprawdę bardzo małe pieniądze za tak fajne buty, więc jeżeli szukacie jakichś fajnych workerów, to serdecznie Wam polecam. W ogóle na czasnabuty są teraz ogromne wyprzedaże. Ceny niżuteńkie, nawet za 19 zł można kupić super buty, więc koniecznie tam zajrzyjcie. W tych jestem naprawdę bardzo zakochana i bardzo, ale to bardzo mi się one podobają. Dajcie znać, co o nich sądzicie. Teraz przejdziemy sobie do sieciówek. Zaczniemy od najtańszych zakupów, mianowicie w Sinsayu udało mi się kupić dwie fajne bluzki za 5 zł. Pierwsza z nich to bordowa bluzka, którą też mogłyście zobaczyć na moim Instagramie. W sumie to na Instastory, bo tam Wam relacjonuję wszystko na bieżąco. Jest to taka bordowa bluzka z takim dosyć specyficznym dekoltem. Tak jak widzicie, on jest troszeczkę wyższy, ale też nie jest taki wysoki jak ten półgolfik, który mam na sobie ubrany. W każdym razie jest to właśnie bluzka z długim rękawem, dosyć obcisła, wygląda super, no i kosztowała tylko 5 zł. Jakość rewelacyjna, już ją kilkukrotnie nosiłam i jest super. A druga bluzka to biała, klasyczna bluzka z długim rękawem, z klasycznym dekoltem i z takim tutaj zdobieniem w formie kieszonki. Też ma bardzo fajny, przyjemny materiał. Za 5 zł naprawdę szkoda było mi ich nie wziąć. W ogóle w Sinsayu jest ogromna gama kolorystyczna tego typu t-shirtów. Ja zastanawiam się jeszcze nad szarą i czarną, ponieważ są takie basic rzeczy, które zawsze się nam przydadzą, zawsze są do wykorzystania. Nawet jako zwykła bluzka po domu, słuchajcie, za 5 zł niczego lepszego nie znajdziecie, więc zapraszam do Sinsaya, bo naprawdę są bardzo fajne t-shirty w niskich cenach. Drugi sklep to Stradivarius i przyznam szczerze, że troszeczkę w tym roku się na Stradivariusie zawiodłam. Zazwyczaj tam robiłam największe zakupy wyprzedażowe, ale w tym roku naprawdę nic mi nie wpadło w oko, nic mi się nie spodobało szczególnego i tak... Wyszłam tylko z jedną rzeczą, z rzeczą, do której do końca nie jestem jeszcze przekonana. Ona mi się bardzo długi czas podobała, ale no sama nie wiem, co mam o niej myśleć. Jest to czerwona nerka, taka klasyczna, bardzo ładny tutaj pikowany wzór. Kosztowała, słuchajcie, 29,99, poprzednia cena 60 zł, czyli 50% była tańsza. Ogólnie ona bardzo długi czas mi się podobała. Niemniej ja mam jedną nerkę z Naked i powiem Wam szczerze, że miałam ją tylko raz na sobie, więc ja tak do końca nie jestem przekonana do nerek. One mi się podobają, podobają mi się w stylizacjach, ale jednak mimo wszystko chyba lepiej czuję się na co dzień z torebką. Ale z drugiej strony może da się na jakieś wakacje, na jakiś wyjazd mi się ona po prostu przyda. Nie kosztowała dużo, jest bardzo pojemna, tutaj naprawdę można dużo rzeczy zmieścić. No zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. Może akurat mi się przyda i będę z niej bardzo zadowolona. Więc tylko jedna rzecz ze Stradivariusa. Sorki. Kolejny sklep to H&M. Przyciągnął mnie on po tą jedną, jedyną wymarzoną rzecz. Jak ją tylko zobaczyłam, to zakochałam się. Mowa tutaj o przepięknej torebce w kolorze pudrowego różu z taką klapką. Jak widzicie, ona jest na długim pasku. Jeszcze nie miałam okazji go rozpakowywać, ale w każdym razie torebka tutaj na przodzie ma przepiękne zdobienie z cyrkonii, z takich różnych właśnie błyszczących elementów. Tak jak mówiłam w przypadku butów, ja uwielbiam, jak się co nieco tam błyszczy, uwielbiam błyskotki, więc jak tylko zobaczyłam tą torebkę, to od razu wiedziałam, że musi być moja. Pierwsze co, to powiem Wam szczerze, że przed zakupem
Włożyłam telefon i portfel, bo ona naprawdę jest dosyć mała i chciałam zobaczyć, czy tam chociaż właśnie telefon, portfel się zmieści, mieszczą się, więc jest super. Ona mnie kosztowała 30 zł 99 groszy, a wcześniej kosztowała 80 zł. Szczerze mówiąc, za 80 zł bym jej nie kupiła, jak za taką małą torebeczkę, ale 30 99 to jest bardzo dobra cena i bardzo się z niej cieszę. I słuchajcie, kupiłam jeszcze jedną rzecz w H&M, nie wiem, czy jest sens to pokazywać, ale kupiłam coś takiego na przyszły rok na święta za 4 zł opaskę z choinką, więc tak wyglądają moje dwa łupy z H&M. Bardzo dużo jest przecenionych akcesorii, właśnie butów, torebek, nerek również widziałam kilka, pasków, bardzo fajne przeceny w H&M, więc jeżeli właśnie czegoś takiego poszukujecie, to polecam się tam przejść. Kolejna sieciówka to Bershka, to były bardzo spontaniczne zakupy, nie planowałam chodzić do tego sklepu, ale jednak coś tam mi wpadło w oko i zdecydowałam się dwie rzeczy kupić. Pierwsza rzecz to taka kremowa bluzeczka o dosyć krótkim kroju, jak widzicie tutaj z perełkami na rękawie, strasznie mi się to spodobało, uważam, że to wygląda przepięknie. Ja mam rozmiar M i bluzka kosztowała 19,99, a wcześniej kosztowała 59,90, więc bardzo dobry deal. Świetna jest ta bluzka, w ogóle ma taki grubszy materiał, ale bardzo ładnie leży, więc mi się podoba. Kolejna rzecz z Bershki to body. Są to klasyczne czarne body z takim gorsetowym zdobieniem, zapinane tutaj normalnie na dwa zatrzaski z długim rękawem. Mają świetny materiał, taki jak bielizna bezszwowa. Leżą perfekcyjnie. Ja mam tutaj rozmiar S i one były przecenione z 90 zł na 19,90, więc również super okazja. Kolejny sklep to Zalando. Kupiłam tylko jedną rzecz. Jeżeli oglądałyście kilka hauli wstecz, to pewnie pamiętacie, że kiedyś na Zalando kilka miesięcy temu kupiłam torebkę Calvina Kleina, ponieważ potrzebowałam takiej torebki, która zmieści format A4, zmieści mojego laptopa, która po prostu będzie bardziej pojemna, na przykład właśnie, żeby zabrać sobie ją na jakąś podróż do samolotu i tak dalej. Koniec końców tamtą torebkę odesłałam, nie było miłości, miała ona wiele mankamentów, które po prostu mi nie odpowiadały i dlatego też zdecydowałam się ją oddać. No i od dłuższego czasu czaiłam się właśnie na pewien model torebki. Ona początkowo na Zalando kosztowała 1400 zł, ja tak do końca nie byłam przekonana do jej zakupu. Później była na wyprzedażach za 990 i za taką cenę też mi się udało ją kupić. Miałam problem, żeby ją złapać, ale w końcu mi się właśnie udało ją dorwać. Mowa tutaj o torebce z Michaela Korsa, konkretnej nazwy modelu nie pamiętam, macie link na dole, ale z tego co wiem, ona już jest wyprzedana. W każdym razie jest to właśnie czarna torebka, dosyć duża, tak jak widać. Jest to już ten nowy model skóry safiano. Te z Was, które interesują się, co tam są za nowości w Michaelu Korsie, doskonale pewnie wiedzą, że właśnie Michael Kors teraz wypuścił nową skórę safiano. Wiem, że bardzo wielu osobom ta skóra się nie podoba, pomimo że też na początku nie mogłam się do niej przekonać, ale teraz uważam, że jest całkiem spoko. Co o tej torebce dużo mówić, słuchajcie? No klasyczna czarna torebka tutaj z napisem, z logowaniem. Tak widzicie, jeszcze wszystko jest zafoliowane, ale zaraz Wam powiem dlaczego. Tutaj mamy zamek, na czym mi bardzo zależało, ponieważ tamta torebka z Calvina Kleina zamka nie posiadała. W środku mamy dwie przegrody. I tutaj jest miejsce na laptopa. Tak jak widzicie, jest taki zamek i właśnie jest takie usztywnione miejsce, dzięki czemu możemy sobie właśnie schować laptopa. Głównie na tym mi zależało, żeby właśnie jak będę brała w przyszłości swój sprzęt, to żebym miała go gdzie zmieścić, żebym się nie bała, że on mi się porysuje, żebym miała, wiecie, jedno wyznaczone miejsce do tego. I niestety mój MacBook się tam nie mieści, słuchajcie. Wystaje takie 2 cm, niestety nie da się zapiąć tego zamka. Da się na szczęście zapiąć ten zamek główny, ale jakoś nie jestem, powiem szczerze, przekonana i znowu mam mały problem, co z nią zrobić, ponieważ to była torebka, która długi czas mi się marzyła. Ona spełnia moje wszystkie kryteria, ale jednak ten laptop wystaje. I teraz nie wiem, czy zmieniać, słuchajcie, laptopa, czy torebkę, sama nie wiem. Oczywiście żartowałam, gdyby ktoś nie skumał czaczy, ale w każdym razie torebka bardzo mi się podoba. Cieszę się, że ją mam. Cieszę się, że zaoszczędziłam kilka stówek, że nie kupiłam jej w tej regularnej cenie. Mam nadzieję, że mi się sprawdzi, że będzie mi się ją dobrze nosiło, no i w końcu przetestuję sobie tą nową skórę safiano. Kolejny sklep internetowy to sklep Kapshi.
Jest to sklep internetowy ze strojami kąpielowymi. Na pewno znacie go z moich filmików, ponieważ niejednokrotnie Wam już pokazywałam te stroje. Teraz tak pokażę Wam mniej więcej szybko, co nowego właśnie do mnie przyszło. Jak zawsze wszystko bardzo ładnie zapakowane. Pierwszy strój jest to strój jednoczęściowy. Wygląda on w ten sposób. Mamy taką bardzo ładną, zdobną siateczkę. Jest on w takie kwiatki. W talii również jest siateczka, a z tyłu mamy takie wiązanie na plecach i jest on dosyć mocno wycięty. Nie jest on usztywniany, są tylko takie miseczki. Powiem Wam szczerze, że ja od kilku dobrych lat tylko i wyłącznie nosiłam bikini, ale teraz jak byliśmy na Fuercie, właśnie bardzo lubiłam się w strojach jednoczęściowych i stwierdzam, że one też są całkiem spoko, dopóki są, wiecie, jakoś fajnie powycinane, jakoś tak ładnie zdobione, to dobrze się w nich czuję, więc na pewno ten też mi się sprawdzi na najbliższych wakacjach. Kolejny strój to jest również strój jednoczęściowy. On jest już troszeczkę odważniejszy, ponieważ ma zdecydowanie głębszy dekolt. Tak jak widzicie, jest to strój biało-czarne paseczki z taką czarną koronką, tak jak mówiłam, z dosyć dużym dekoltem w stylu lace-up i z tyłu jest również bardzo mocno wycięty i mamy takie dwa skrzyżowane paseczki. I jak widać, wycięcie jest dosyć spore, więc niby strój jednoczęściowy, ale zdecydowanie dla odważniejszych osób. Drugi strój to strój już dwuczęściowy, z tego co pamiętam. Tak, jest to strój dwuczęściowy. Oczywiście do wszystkich stroi macie link na dole, co do majteczek, bo pierwsze je złapałam. To są takie klasyczne majteczki czarne z falbanką. To naprawdę bardzo ładnie wygląda. No i mamy tutaj ładne różyczki, takie herbaciane. Co do góry, ciężko będzie mi ją, szczerze mówiąc, pokazać, a nie chcę jej pokazywać tutaj, ponieważ no chcę zrobić taką, wiecie, premierę na wakacjach na Instagramie i tam sobie zobaczycie, ale mówię, linki są na dole, więc zobaczcie, jak to wygląda na modelkach. Na ramionach również są takie bardzo ładne falbaneczki i one związane tak na krzyż, dzięki czemu to też bardzo ładnie wygląda, jest taki po prostu bardziej nietypowy. Ostatni strój jest również dwuczęściowy, to jest taki strój, jak widzicie, biały, również w różyczki, również tutaj związaniem i tak wygląda dół. To jest strój, który możemy nosić chyba na dwa sposoby nawet, ponieważ tutaj są paski, a właśnie po drugiej stronie mamy tą główną część, czyli kwiatuszki. Nie wiem, nie planuję nosić na tą paskowatą stronę, ale myślę, że ten właśnie wzór w różyczki prezentuje się bardzo ładnie. I to już wszystko, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, która z tych rzeczy podobała Wam się najbardziej. Napiszcie mi też, czy Wam udało coś się fajnego na wyprzedażach kupić. Dzięki serdecznie za oglądanie, no i widzimy się już niedługo w kolejnym filmiku. Pa!